a znajdujemy się trochę dzieci w budynku urzędu gminy i w tej pięknej scenerii przeczytam wam bajki. Najpierw bajka o duchu. Noc była ciepła i jasna. Wysoko nad budą Reksia unosił się srebrzysty księżyc. Na niebie błyszczały gwiazdy. Lekki wiatr delikatnie poruszał gałęziami drzew. Wokół panowała ciepła, nocna cisza. Nagle nad podwórkiem zaszumiały czyjeś skrzydła. Reksio, który jak każdy pies spał bardzo czujnie, nastawił uszu. Ktoś był coraz bliżej. Reksio przetarł oczy, przeciągnął się i wyjrzał z budy. Duch! Wrzasnął na widok nocnego gościa. Ho, ho, ho! Ratunku! Duch! Duch, wielki i biały, okrążył starą gruszę i odleciał w stronę lasu. Reksio został przed budą, szczekając zębami ze strachu. Do rana już nie zasnął, a gdy tylko wzeszło słońce, pobiegł opowiedzieć o wszystkim swojemu przyjacielowi Azorowi. Był wielki jak stodoła, mówił. Wył i potrząsał łańcuchami. Leciał prosto na mnie. Gdybym się nie obudził, porwałby mnie razem z butą. Brrr! Reksio na samo wspomnienie trząsł się ze strachu. Na pewno wróci. Duchy zawsze wracają. Nie wierzę w straszydła, powiedział Azor. Pewnie coś ci się przyśniło. Wcale nie, oburzył się Reksio. Widziałem go na własne oczy. Przyjdź w nocy na moje podwórko. Sam zobaczysz. Reksio bardzo chciał, żeby przyjaciel przyjął jego zaproszenie. W świetle dnia duch wydawał się wprawdzie trochę mniej straszny, ale nocą... Nocą piesek wolał nie zostawać sam w budzie. Przecież widział zjawę na własne oczy. Pamiętał każdy szczegół. Wielkie, białe skrzydła i huczący głos. Azor zgodził się nocować na podwórku Reksia. Prawdę mówiąc, bardzo był ciekaw tego ducha. Zapadł wieczór i wkrótce nadeszła noc. Jak poprzednia, była ciepła i jasna. Wokół rozlegało się tylko cykanie świerszczy. A nie mówiłem? Szepnął Azor. Chodźmy spać. Duchów nie ma. Nagle nad podwórkiem zaszumiały czyjeś skrzydła. A może jednak? Są! Zaszczekał zębami Azor. Oba psy zacisnęły powieki ze strachu. Duch był coraz bliżej. Usłyszały, jak siada na budzie. Uciekaj, duchu! Ho, ho, ho! Zaszczekał Reksio. I wtedy rozległ się głęboki głos. Uhuhu! Jaki duchu! Jestem puchacz-uchacz! Jesteś duchem? Mówisz tylko tak po to, żeby wybawić nas z budy i poszreć. Widziałem cię wczoraj nad podwórkiem. Uhuhu! Zaplątałem się w pieluchy, powiedział duch. Wszystko było jasne. Na dachu budy przysiadł puchacz, uchacz, który poprzedniej nocy zaplątał się w rozwieszone za domem pieluchy i rzeczywiście, wyglądając jak upiór, latał na oślep, zanim się z nich uwolnił. Mówiłem, że duchów nie ma, powiedział Azor, ale minę miał niewyraźną. Sam przecież przed chwilą bardzo się przestraszył. Uhu, nie ma duchów, pokiwał głową puchacz, ale strach ma wielkie oczy. Przecież zobaczyć to, czego nie ma. Nocą wiele rzeczy wydaje się innymi niż za dnia. Wiem coś o tym. Budzę się, kiedy słońce zachodzi. I pomachawszy skrzydłami, obu pieskom odleciał do lasu. Prawda, że piękna bajka o duchu? A teraz kolejna bajka, drogie dzieci, o samochodzie. W tym opowiadaniu występują kot Mruczysław, Reksio, Azor, gęś Gęguła, kury i kot.
Reksio naśladował odgłos pracującego silnika, biegając dookoła budy i zahamował gwałtownie na zakręcie. Co robisz? Zapytał Azor, który właśnie wszedł przez furtkę. Jeżdżę samochodem, odpowiedział Reksio. Wczoraj przyjechał kuzyn Adasia, Tomek. Jest kierowcą rajdowym. Gdybyś ty widział, jak on jeździ, rozmarzył się piesek. Tam, to tylko udawanie, machnął łapą Azor. Co innego, gdybyśmy mieli prawdziwy samochód. Jasne, prawdziwy samochód, zapalił się do pomysłu Reksio. Zbudujemy prawdziwy samochód. To świetny pomysł. Pobiegł do szopy i przyniósł starą ramę od roweru. Azor już wiedział, na czym polega pomysł przyjaciela. Ze swojego podwórka przydźwigał dwa wyrzucone przez gospodarza koła. Trzecie i czwarte znaleźli za to stodołę. W stajni odszukali łańcuch. Wkrótce skręcili czterokołową konstrukcję. Obudowali ją kartonem, pomalowali i oto samochód był gotowy. Nie dało się nim wprawdzie jeździć tak szybko, jak sportowym autem Tomka, ale i tak był wspaniały. Już pierwsza runda dookoła podwórka wzbudziła zachwyt wszystkich zwierząt. O, jaki piękny, zagdakały kury. Jaki szybki, gę, zagęgała gęś gęgula. Musi być bardzo wygodny, miau, miau, miauknął kot Mruczysław. A potem mieszkańcy podwórka zaczęli prosić jeden przez drugiego. Zabierzcie nas na przejażdżkę, zabierzcie nas na przejażdżkę. Reksio i Azor chętnie się zgodzili, jednak kury, które były pierwsze w kolejce, po odjechaniu podwórka ani myślały wysiąść z samochodu. Jeszcze ko, gdakały i odpychały dziobami gęś gęgulę. Gę, gęgała gęś, aż w końcu usadowiły się obok kur. W jej ślady poszedł kot Mruczysław, a z ogrodu nadbiegała już kaczka kwaczka, wołając: poczekajcie na mnie, ja też chcę. Stójcie, to nie autobus, próbował powstrzymać pasażerów Reksio. Nie zmieścimy się wszyscy, ale wszyscy chcemy jechać, oświadczyła kaczka kwaczka. Nie ruszymy się stąd, dopóki nie wsiądziemy do tego samochodu. Uff, westchnął Reksio. Dobrze, jeśli teraz wysiądziecie i dacie nam godzinę, zabierzemy was wszystkich na przejażdżkę. Słowo, upewnił się kot Mruczysław. Słowo, zwierzęta rozeszły się, a Reksio i Azor zabrali się do pracy. Potrzebowali więc sej ram, kół, łańcuchów i kartonów. Kiedy je znaleźli, na strechu i w piwnicy połączyli ze sobą kilka konstrukcji i pomalowali kartony. Super samochód był gotowy. Hej, zapraszamy wszystkich, zawołały pieski. W pojeździe usadowiły się wygodnie kury z kogutem, gęś, kaczka, kot Mruczysław, a nawet świnka Belwinka. Uwaga, ruszamy, zawołał Reksio. I super samochód objechał podwórko raz, drugi, trzeci, aż zwierzętom zakręciło się w głowach. Brawo, brawo, wołali koń Maurycy i krowa Krasula. Byli za dusi, żeby zmieścić się do auta, ale im też podobała się ta zabawa. Dzisiaj jest już późno, trzeba iść spać, ale jutro pojedziemy na wycieczkę do lasu. Chcecie? Zapytał Azor. Pewnie, że chcieli. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzień dobry, witam serdecznie. Na dziś przygotowałam wam książeczkę Skrzep, Skierka i Leśne Zwierzęta. Mam nadzieję, że spodoba się wam ta książeczka. Z jeżynowych krzaczków dochodził jakiś szelest. Hejże, zawołał Skierka. A któż tam buszuje? To ja, wiewiór Sławek. Przysyła mnie tu moja żona Basia.
pora już robić zimowe zapasy. Ty na jeżynach, zdziwił się skrzat. Myślałem, że wy, wiewiórki, wolicie wcinać orzechy laskowe. Wolimy, ale Basia złamała ząbek, nie może gryźć. Bardzo ją boli. To dla mnie, to dla niej zbieram miękkie owoce. Niedobrze, co tu zrobić? Wiem, dawno temu dziadek przekazał mi przepis na magiczną miksturę. Chodźmy do Basi. Może ząb uratuję, rzekł Skierka. Po czym obaj udali się w drogę. Nagle usłyszeli dziwny hałas. Skierka spojrzał w górę. Jakie ostre pazury, krzyknął. Widzisz? Cała postać powoli się wyłania. To orzeł, chyba głodny, pewnie nie jadł śniadania. Skierka i Sławek rzucili się do ucieczki. Wielki ptak wyraźnie miał na nich chrapkę. Orety, to złe ptaszysko jest bardzo blisko. Uciekajmy, nie dajmy się złapać, wołał Skierka. Za chwilę dorwie nas ten potwór. Szybko, szybko, ponaglał Sławek, prowadząc skrzata do swojego domu. Uf, zdążyliśmy. Orzeł hen odleciał. A gdy już obaj byli bezpieczni, Sławek pokazał Skierce wiewiórcze drzewo. Skierka nie mógł się napatrzeć. Och, jak tu pięknie! Wasze domostwo jest wspaniałe, a z góry wszystko wydaje się takie malutkie. Hop, hop! Dzień dobry, panie Zimorodku! Sławek przywitał się ze swoim sąsiadem. Stuk, puk, stuk, puk, odpukał mu zapracowany ptak. Kiedy przyjaciele skończyli podziwiać widoki, Sławek zaprowadził Skierkę do Basi. Teraz w dół, jeszcze jedno piętro, uważaj ostrożnie. Hej, witaj, Basieńko, przyprowadziłem ze sobą leśnego skrzata. Skierka zna magiczne mikstury, może twój ząbek załata. Nie trać otuchy. Skrzat szybko zabrał się do pracy. Basiu, usiądź spokojnie. To potrwa tylko chwilkę. Mam potrzebne składniki. Teraz ich użyję. Kilka mielonych orzechów, kropelki porannej rosy, świeża żywica sosnowa. Maść zaraz będzie gotowa. Jeszcze odrobina cierpliwości, posmaruję z drugiej strony. Ząbek już prawie przyklejony. Dziadkowa mikstura powoli zasycha. Zaraz będziesz mogła najeść się do syta, zapewniał Skierka. W końcu złamany ząbek został naprawiony. Wyglądał jak nowy. Maść naprawdę działa, hurra! Mogę gryźć! Basia była bardzo ucieszona. Już nic mi nie dolega. W końcu mogę normalnie jeść to, co lubię najbardziej. Dziękuję ci, Skierko. A gdy zrobiło się późno, Skierce było smutno opuszczać przyjaciół. Czas już wracać do domu, ale chętnie odwiedzę was znowu. Do zobaczenia, przyjaciele kochani. Na pewno jeszcze nieraz się spotkamy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie bajek i do zobaczenia do jutra.